Rozmowa dnia. I nasz gość. Marek Biernacki, minister sprawiedliwości w studiu Sygnału Dnia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Przed godziną 8 mówiliśmy o pewnej pana inicjatywie związanej z doręczaniem przesyłek sądowych i prokuratorskich. Przypomnijmy, od nowego roku nie zajmuje się tym Poczta Polska, tylko Polska Grupa Pocztowa. Taką kontrolę ma przeprowadzić Urząd Komunikacji Elektronicznej. Czy dostaje pan wiele sygnałów o tym, że coś jest nie tak? Bo już mamy informacje o tym, że sprawy z Wokandy spadają, bo zainteresowani nie dostali żadnej informacji, że mają się stawić. Tak, było szereg sygnałów takich medialnych i też niektóre skargi indywidualne. Dlatego też od samego początku, może tak po pierwszym tygodniu po rozstrzygnięciu tego przetargu, poprosiliśmy, zwróciliśmy się do sądu apelacyjnego, do sędziów, prezesów sądów apelacyjnych, do korporacji adwokackich, radcowskich, żeby wskazywali na wszystkie nieprawidłowości. Nie ukrywamy, że obawiamy się, jak będzie wyglądało dostarczanie przesyłek po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg odbywał się przy sądzie apelacyjnym w Krakowie, przeprowadzony był przez Centrum Usług Wspólnych. No, oferta, która została zaprezentowana przez Polską Grupę Pocztową, no, była o wiele, o kilkadziesiąt milionów korzystniejsza od poczty, więc tutaj trudno kontestować ten wybór, który został zrealizowany. Ten wybór dotyczy i sądów, dostarczania przesyłek sądowych i prokuratorskich. Dlatego też w obawie o to, żeby jednak obywatele dotrzymywali w czasie, w terminie przesyłki i biorąc pod uwagę szereg uwag, które już napływają do nas, nie tylko tych medialnych, ale podkreślam też i takich indywidualnych skarg, no, wystąpiłem z tą prośbą o kontrolę organu najbardziej kompetentnego. Znaczy, Urzędu Komunikacji tak Elektronicznej. Ale być może ktoś spyta, panie ministrze, czy w ogóle takie czynności powinny podlegać przetargowi. Wiemy, wolny rynek, wiemy, liberalizację przepisów i tak dalej. Ale jest takie prawo. Ja wiem, o tym zgadzam się. Rozmawialiśmy zresztą z ministrem administracji, z Rafałem Trzaskowskim. Mówi, że są szykowane pewne zmiany w pracy są w Unii Europejskiej, właśnie żeby zmienić te zapisy, żeby to nie cena była tym, nie zawsze cena, o tak, nie zawsze cena była tym miernikiem podstawowym i decydującym przy wyborze kontrahenta. Proszę pamiętać, to było kilkadziesiąt milionów różnicy wartości tego kontraktu. Uczestniczyły w nim i sądy, i prokuratura, więc trudno ministrowi kontestować ten przetarg w takim pierwszym etapie, tym bardziej, że to nie my jesteśmy tą stroną, ale podkreślam, pochylamy się na tym i próbujemy na bieżąco, że tak, żeby, no żeby ten przetarg funkcjonował, żeby przesyłka docierała do obywatela. Ja się z panem zgadzam, że u nas problemy i przy drogach niektórych, przy niektóre przetargi, które się odbywały, że wygrywają firmy krzaki. Nie cena powinna być tylko tym jednym miernikiem. Tak, tak. To się całkowicie zgadzam. A zwłaszcza tutaj w tym systemie, bo mam podobny przetarg w systemie dozoru elektronicznego, który trwa już od sierpnia, nie może się rozstrzygnąć. A to dotyczy też systemu pewnej sfery bezpieczeństwa. Pewna sfera bezpieczeństwa państwa. A nie państwa. Może? Dlaczego? Wszyscy uczestnicy tego przetargu cały czas skarżą i wszystko odbywa się, oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Odbywa się, obrady trwają sprawy przed KIO. Wydaje mi się, że w takich systemach, w takich sprawach jak bezpieczeństwo państwa, tutaj dostarczanie przesyłek, to jest bezpieczeństwo obywateli, elementy powinny być jednak wyłączenia przetargowe. To powinna być odpowiedzialność ministrów. Panie ministrze. Czytelna i jasna też, nie tak, że o ministrze może urzędnika. Minister podpisze, to minister odpowiada. Wydaje mi się, to byłoby o ile lepsze. Ktoś by dawał szansę w każdym razie lepszych rozstrzygnięć. Tak, żebyśmy się teraz wszyscy nie martwili. A z drugiej strony też nie wiadomo, jak będzie funkcjonowała Polska Grupa Pocztowa. Ja też nie chcę mówić w żadnym wypadku być jednostronnie, żeby to wyglądało, żeby biorę stronę. Ale pytanie postawić można. A nawet należy. Panie ministrze, wczoraj weszła w życie ustawa o tak zwanym bezterminowym izolowaniu niebezpiecznych przestępców. To już przejdzie do polskiego prawodawstwa pod nazwą Lex Trynkiewicz. Tak. Zresztą wczoraj miała miejsce gdzieś ciekawa taka dyskusja, czy należy mówić Mariusz Trynkiewicz, czy Mariusz T. Mariusz T. chyba już teraz. Teraz już Mariusz tak, T. Tak, no jak mi się tak wydaje, bo podlega postępowaniu. Fakt, że jest przed sądem cywilnym, ale podlega. A no właśnie, wczoraj naczelnik więzienia w Rzeszowie skierował do sądu, do rzeszowskiego sądu wniosek właśnie w sprawie skierowania Mariusza Trynkiewicza na badania. Wnioskuje o uznanie go za osobę stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa po zwolnieniu z więzienia. Ile może potrwać procedura sądowa w przypadku Trynkiewicza? Daty, które mamy pewne, fakt, że już ten chyba pierwszy termin nawet został skrócony, bo pierwszy termin był, że sąd ma 7 dni od momentu złożenia wniosku na powołanie biegłych. Z tego, co media donoszą, to wczoraj już sąd powołał biegłych wieczorem.
To. I tym teraz biegli mają 7 dni, czy chcą oprzeć tylko o swoje badania w zakładzie karnym, czy też będą chcieli występować o badania, obserwacje w Gostyninie. I to jest 7 dni. To są terminy, które mamy, terminy ściśle określone. Reszta to już jest kwestia procedury cywilnej. Takich terminów nie określamy. Czyli ona może biec po 11 dniu lutego, czyli po dacie. Kiedy może, ale może to się skończyć. Pierwsza instancja. Pierwsza instancja może się skończyć też. Ale przed będzie odwołanie. Ale może się skończyć przed pierwszym też, przed 11. A jeśli nie skończy się, to on będzie człowiekiem wolnym? On będzie podlegał tej procedurze. Mhm. Ta procedura będzie go obejmowała i będzie biegła. Ja nie ukrywam, że to zmieniliśmy ten zapis. Chyba to było we wrześniu, październik, kiedy dostrzegliśmy, że problem jest troszeczkę z ustawą. Że ustawa ta musi ciężko... Ciężko trzeba przy tej ustawie pracować, żeby ona weszła w życie. Dlatego też zabezpieczyliśmy się tym zapisem, że ona obejmuje też osoby, które już wyjdą z zakładu karnego. Znana jest sprawa późnego dosyć opublikowania tej ustawy i przepisów do niej, co skutkuje tym, że rozmawiamy właśnie o ten temat, czy sąd zdąży, czy nie zdąży i jak to będzie wyglądało w praktyce. Też żebyśmy byli też tak obiektywni, bo ja wiem, że to jest temat bardzo taki istotny, że ustawa mogła być troszeczkę tam kilka dni prędzej opóźniona, ale nie zapominajmy jednak o tym, że ta ustawa mogła być też i prędzej uchwalona. Oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej do historii. Ja sięgam tego krótkiego, z tego okresu czasu. Przy okazji amnestii wprowadzić karę do żywotniego więzienia. Ja sięgam okresu wrzesień-październik. Mhm. Bardzo bliskiego okresu. Mi bardzo zależało, że projekt ustawy znalazł się w lipcu jeszcze w parlamencie. I się znalazł. Zakładałem, że zdążymy wrzesień-październik, to jest to sporo miesięcy, 7 miesięcy, na rzetelnie przepracowanie. Stało się tak, że przewodniczącym komisji został posłów z opozycji. Stało się tak, że nastąpiła w trakcie procedowania zmiana przewodniczącego i ten cały cykl poprzez pracę i w komisyjne uległ opóźnieniu. Później cały czas już było gonienie. Czasu, żeby zdążyć, żeby ta ustawa jak najszybciej weszła. Więc i co mnie też najbardziej, powiem tak, muszę powiedzieć też uczciwie, najbardziej mnie tak troszeczkę zaskakuje, że też osoby, które są przeciwnikami tej ustawy, które na każdym etapie próbowały wprowadzać pewną destrukcję, teraz próbują wszystkich rozliczać z terminowości. Bo proszę zwrócić uwagę, nawet jak prezydent chciał podpisać ustawę, był bardzo duży atak pewnych środowisk i to i medialnych. Nawet taki, że nawet profesor Zoll, który był zwolennikiem cały czas ustawy, zaczął mówić, że jednak ta ustawa powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Był taki moment. No ale prezydent zwrócił się do Trybunału, ma dwie wątpliwości. Tak, ale dopiero zwrócił się, być może, gdyby tego ataku nie było, było inaczej. Mhm. Podkreślam, że prezydent jeszcze może pozostawać obojętny na uwagi obywateli i prawników. Ja tylko wskazuję na te elementy, na te sekwencje, które cały czas były. I też warto zwrócić uwagę na takie wtedy moje, takie pewne, jak niektórzy mówili, emocjonalne wystąpienie. To emocjonalne było też podyktowane tym, że widziałem, że ten czas, który był czasem bezpiecznym, przestaje być czasem bezpiecznym. Czy bezpiecznym nie dla mnie, tylko przede wszystkim dla obywateli. Czyli w tej chwili sprawa w rękach sądu w Rzeszowie. Tak i proszę mi wybaczyć, ale jesteśmy przygotowani na pewne warianty, ale tak jak to mówiłem wczoraj, dzisiaj nie będę ich przedstawiał, nawet z tego powodu, że jestem ministrem sprawiedliwości i nie chciałbym nawet, żeby cień był, że wpływam na decyzje sądów, ponieważ to może tylko spowodować funkcjonowanie ze sądów okręgowych. Podkreślam, że to jest sąd też cywilny. Jest to na poziomie sądu okręgowego, bo oskarża się ono, że stosujemy przez tą ustawę, chcemy wprowadzić do polskiego prawa psychuszki. Jest to nieprawda. Dlatego też o tym tak za każdym razem podkreślam jak mantra. Skoro o sądach i o sędziach rozmawiamy, panie ministrze, ilu sędziów zatrudnia pan w Resorcie Sprawiedliwości? Sędziów tak zwanych delegowanych? Troszkę tych sędziów jest. Według Rzeczpospolitej wczorajszej około 120 może. Tak, iść, tak, no? Tak. Gdzieś to jest taka ta liczba. Czy tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt, bardzo patrzę, musimy jak tutaj przyjąć tę dyskusję, że status sędziego i sądów jest w Polsce ściśle określony w Konstytucji. I pewien nadzór nad sądami mogą wykonywać tylko sędziowie. Czyli nawet w ministerstwie muszą być delegowani sędziowie, którzy mogą wykonywać, żeby to było zgodne z konstytucją. Ale musi być kasztylu? Ale właśnie do czego zmierzam? W przepisach o ustroju sądów powszechnych, teraz ten przepis już jest w publicznym obrocie, bo jest w uzgodnieniach międzyresortowych, środowiskowych, prowadziliśmy zapis, żeby była to jednak delegacja kadencyjna. Na jak długo? Dyskutowaliśmy 3 albo 5. Na razie jest 5 lat. A rekordziści jaki mają staż delegacyjny?
O, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat już nawet. Dlaczego, do czego właśnie zmierzam? Bo ideą sędziego, który by pracował w ministerstwie, jest taki, że on się zna bieżąco na określonych procedurach, które są aktualnie, nie jest oderwany od tego swojego od środowiska, wie jak funkcjonuje cały system. Oczywiście tam jest maleńka furtka, że minister może, ale to już osobiście minister sam konstytucyjny może przedłużyć o kolejną kadencję. Ale to w wyjątkowych wypadkach. Ale tak to chcemy wprowadzić zasadę, żeby jednak to byli sędziowie, którzy wychodzą bieżąco z linii, znają bieżąco problemy też sądów, znają procedurę, bo później jednak następuje, nie ukrywajmy, oderwanie troszeczkę, jak ktoś jest kilkanaście lat w ministerstwie od środowiska, oderwanie to następuje i następuje ten pewien dystans i nie ma tego przepływu tej informacji, którą ministerstwo potrzebuje. Jeszcze jedna sprawa, panie ministrze, na koniec. Być może powstanie w Sejmie komisja śledcza badająca działalność Antoniego Macierewicza przy okazji powstawania raportu o wojskowych służbach informacyjnych. Prosiłbym pana o komentarz do takiej wypowiedzi. Komisja weryfikacyjna była organem państwowym, ale jej szef, Antoni Macierewicz, nie był w niej zatrudniony, wobec czego nie był funkcjonariuszem publicznym. Nie ma znaczenia, że Antoni Macierewicz był wtedy wiceministrem obrony narodowej, bo likwidacja WSI nie była działaniem całej Komisji Macierewicza jako wiceministra, lecz jako przewodniczącego odrębnego tworu przewidzianego ustawą. No, komentarz jest tylko jeden. Bo w tym momencie zabierzamy się już, jeżeli tak interpretujemy prawo, to zbliżamy się i takie do pewnej paranoi, bo okaże się w tym pewnym momencie, że nie było w ogóle raportu, że ten raport to nie był, czy sprawozdanie z prac komisji nie było w ogóle dokumentem, a minister Macierewicz, który odpowiada przed sądami, sądy cywilne, jak sądzą pana, jak na wnioski osób funkcjonariuszy, którzy zostali zweryfikowani negatywnie, te osoby wygrywają w sądzie, to skażony jest Skarb Państwa, ponieważ sąd powołuje się, że pan minister Macierewicz jest urzędnikiem państwowym i odpowiada państwo. Tutaj mamy interpretację całkowicie odwrotną, czyli te sądy, ja powiem tak, sądy, które zasądzały odszkodowanie na rzecz byłych funkcjonariuszy WSI, popełniły w oparciu o tą interpretacje wydały błędne orzeczenie. Ciekawe, że nie zapytał pan, czyje to słowa. Ja ostatnio czytałem, słyszałem o uzasadnieniu prokuratora, więc który tą sprawę prowadził. A to był akurat prokurator generalny Andrzej Sejmik. Tak, ja tu czytałem orzeczenie i to powiem się szczerze, że jestem troszeczkę zbulwersowany, bo prokurator generalny ani prokuratorzy nie powinni kontestować orzeczeń sądów. A to jest kontestacja w jaki sposób orzeczeń sądów i szereg prawomocnych wyroków. Marek Biernacki, minister sprawiedliwości, gość Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo, panie ministrze. 8:31.